Cześć kochani, witam serdecznie, tutaj Ania Sośnierz. Dzisiaj przygotowałam do Ciebie sporo rzeczy, więc zacznę od początku. Jestem Ania Sośnierz, jestem online fitness coachem, jestem też przedsiębiorcą i mamą Prady. Tutaj widać Jagera, ale jest on tylko u mnie na gościnnych występach. Prada natomiast na pewno się jeszcze pojawi. Piękny mój schroniskowiec. Chcę Ci powiedzieć o tym, czym się zajmuję na co dzień. Ja zajmuję się tym, że prowadzę moich podopiecznych indywidualnie i grupowo online, głównie online. I wygląda to tak, że pierwszą częścią naszej współpracy jest taka 30-dniowa transformacja, gdzie online uczymy się zdrowych nawyków, o tym jak zbudować więcej mięśni, spalić tkankę tłuszczową, polubić swoje ciało jeszcze bardziej i żeby też mieć większą pewność siebie. I to robimy wszystko online, później też jest dalszy etap współpracy, ale zacznijmy od początku. Jest to taki program, który prowadzę właśnie dla kobiet i mężczyzn po 30 roku życia. Bardzo fajna zabawa, kawał dobrej energii i wiedzy. No i piękne efekty też moi podopieczni mają, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj przygotowałam dla Ciebie... Cześć kochani, proszę się tu ładnie przywitać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie, właściwie od poniedziałku jest taki program, który ja zrobiłam, czyli jest to tydzień z rozciąganiem, mobilnością naszego ciała. W poniedziałek zajmowaliśmy się stopami, wtorek łydki i piszczele, czołem. Dzisiaj, wczoraj, a jeszcze były udaj pośladki. Dzisiaj, wczoraj kochani, niestety musiałam to odwołać, bo byłam cały dzień w pracy, później mnie bolała głowa i naprawdę już było ciężko ze mną. Natomiast dzisiaj nadrabiam, więc dzisiaj będziemy zajmować się... Cześć! Dzisiaj będziemy się zajmować plecami i mięśniami brzucha. Więc to będzie dzisiaj takie główne nasze zajęcie. Nie mam zamiaru Ci opowiadać wcale na temat tego, jakie konkretne mięśnie będziemy poruszać, dlaczego... Powiem Ci tylko, dlaczego jest to ważne. Popatrz, przez większość czasu spędzamy w pozycji siedzącej, nawet jak ćwiczymy, to często mamy jeszcze takie słabe troszkę nawyki, a mianowicie nie rozciągamy, nie mobilizujemy naszego ciała i głównie orientujemy się, że jest nam to potrzebne w momencie, gdy zacznie nas coś boleć. Więc żeby nie dopuścić do takiego momentu, to oczywiście dobrze jest popracować nad swoimi mięśniami, nad mobilizacją też ciała, żeby mieć większy zakres ruchu w stawach. I to będziemy robić, to robimy już od poniedziałku. Poprzednie części możesz znaleźć na moim Facebooku Anna Sośnierz Spektrum Rozwoju, na Instagramie Anna Sośnierz. Natomiast zgadnijcie, jak nazywa się mój YouTube, również Anna Sośnierz. I tam też Cię zapraszam, czyli te wcześniejsze części możesz zobaczyć właśnie w tych, na tych kanałach. I do tego zachęcam. Dzisiaj zajmiemy się właśnie brzuchem i plecami. I zaczniemy od tego, że bardzo... No i też taka ważna rzecz, że w momencie już, gdy masz jakąś kontuzję, czujesz, że jest to ciężko, to naprawdę nie ma co zwlekać, trzeba udać się do lekarza czy do dobrego fizjoterapeuty, który Ci w tym pomoże. Ja Ci doradzam z moich trenerskich doświadczeń, jak to wygląda, jest poziom mojej wiedzy i jak wiadomo z wszystkim, każdy ma, jakby bierze odpowiedzialność za swoje ciało, więc... Z takiego też poziomu, z takiej perspektywy zaczynamy ćwiczyć, więc zaczniemy od tego, że plecy, zajmiemy się plecami rollerem. Ja mam takie maleństwo, które kupiłam w sklepie fitnessshop.pl. Jest to firmy Proud. Jak zauważysz, jest on płaski i właśnie o to chodzi, żeby był to płaski roller. Żeby nie było z wypustkami, przez to rzeczywiście jesteśmy w stanie lepiej naszą powięź rozciągnąć i mięśnie poruszyć. Więc jeżeli chodzi o brzuch, to nie masujemy brzucha, natomiast całe plecy jak najbardziej możemy. Nie kładziemy się prosto, czyli nie kładziemy się bezpośrednio na kręgosłupie, natomiast jedną i drugą stronę robimy osobno. I jak to robimy? Wygląda to tak. Najpierw
wybieramy jedną stronę i przechodzimy pięknie przez każdy główny mięsień na plecach, każdą główną partię pleców. Przechodzimy też oczywiście na bok, gdzie rolujemy całe nasze ciało. Kolejna część, czyli bok. Tutaj łączymy ze sobą ręce, łokcie i jeden bok ciała przejeżdżamy od góry do dołu. Ja Ci to pokazuję bardzo szybko, natomiast w domu, jak będziesz czy na siłowni sam, czy sama to robić, to robimy 30 sekund na każdą właśnie z głównych partii. Teraz druga strona, czyli zaczynamy od lędźwi, pomagamy sobie rękami. Dalej przechodzimy na cały bok. Przechodzimy wyżej i tutaj często jest już moment, gdy poczujesz ból. Właśnie całe łopatki. O, przepraszam. Już wyłączę. Okej, przepraszam, miałam telefon, który odrzuciłam szybciutko, więc lecimy dalej. Cały bok, podpieramy się rękami, jedną nogą. I jeszcze została góra. Ręce zaplatamy na karku, łączymy łokcie. Dobrze, moi drodzy. Czyli rolowanie na plecach mamy zakończone. Brzuszka nie rolujemy, żeby nie uszkodzić organów wewnętrznych, jakie się właśnie znajdują w brzuchu. Przepraszam, uspokaję psiaki. Jakoś spokój, rada, cisza. Okej, więc teraz pokażę Ci takie kilka podstawowych sposobów na to, żeby nasze plecy rozciągnąć. Więc nie wszystkie są bardzo konwencjonalne. Ja lubię różne dziwne też sposoby na rozciągnięcie pleców. I zacznę od pierwszego ćwiczenia, które pokażę na kolanach, natomiast robi się go stojąc. Tak. Obie rączki do góry. Po 30 sekund. I tutaj zauważ, że jak skręcam się w prawą stronę, to lewa ręka, ona jest lekko do przodu wysunięta, żeby za cały właśnie bok też mocno pracował. Wracamy do środka. Druga strona. Pamiętaj, żeby co najmniej 30 sekund trzymać w każdej z tych pozycji. Kolejna z rzeczy. Przechodzimy do pozycji dziecka, czyli łączymy ze sobą palce, dajemy jak najszerzej kolana. Cześć, kochani. Pies z głową w górę, widzicie. Przejdź sobie, prawda, tutaj. Przejdź, kochanie. Siadaj. Siad. 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 I zostań. Z takiej pozycji, czyli siadamy sobie na piętach, palce ze sobą połączone, szeroko kolana, przechodzimy rękoma do przodu.
30 sekund w takiej pozycji. Teraz z tej pozycji robimy tak, że kładziemy sobie prawą w połóżcie. Oleć, oleć, siadaj, siad, siad tutaj. Siad proszę, siad. Czyli teraz z pozycji dziecka opieramy się na przedramieniu prawej ręki. Lewą kładziemy dłoń przy uchu i łączymy ze sobą łokcie. Później unosimy jak najwyżej łokieć do góry lewy. Robimy 15 powtórzeń. Pokażę Ci z przodu jeszcze drugą stronę, czyli stopy ze sobą złączone, kolanka szeroko. Teraz przejdź. Zostań. Teraz na lewym przedramieniu się opieramy, prawa ręka naokoło ucha i unosimy prawy łokieć do góry maksymalnie. Łączymy z lewym. Prawda, przesuń się. Zostań tutaj. Przepraszam. Powtarzając, lewa ręka, prawa na uchu. Łączymy ze sobą. Kolejne z ćwiczeń będzie ćwiczeniem bardziej podobnym do Animal Flow, czyli siadamy sobie tak, że dajemy stopy na szerokości bioder, ręce pod barkami. Będziemy teraz unosić maksymalnie do góry biodra. Lewą rękę przeciągamy jak najdalej do tyłu. Wypychamy jak najmocniej biodra do góry i ręką jak najdalej do tyłu ciągniemy. 30 sekund w tej pozycji. Zmieniamy stronę. Czyli teraz na lewej ręce się podpieramy, a prawa leci do góry. Teraz przejdziemy jeszcze do ćwiczenia na mięśnie brzucha. Przechodzimy teraz do ćwiczeń na mięśnie brzucha i wygląda to tak, że zrobimy ćwiczenie leżąc na brzuchu. Podkładamy sobie najpierw ręce pod barki i te barki tak bardziej pomocowo, znaczy dłonie bardziej pomocowo, natomiast mięśniami brzucha staramy się wypchnąć głowę i klatkę piersiową do góry. Pokażę Ci to w trzech wariantach, ten trzeci jest oczywiście najmocniejszy. W drugim wariancie tak, natomiast w trzecim jak najwyżej do góry. Kolejne ćwiczenie będzie dalej w leżeniu na macie. Będziemy przesuwać, będziemy patrzeć się głową w jedną stronę, natomiast oba kolana przesuwamy w przeciwną. Mam nadzieję, że dobrze to będzie widać z tej perspektywy kamery. Rączki szeroko. Patrzy się w prawo, kolana przechylam w lewo. Barki mają być oba przyklejone do podłogi, czy tam do maty. Na jedną stronę, przechodzimy do drugiej.
I jeszcze ostatnie ćwiczenie, moi drodzy, moje ulubione, jest to ćwiczenie, w którym będziemy, jest to tak zwany latający piesek, czyli będziemy dłonie umiejscawiać sobie pod baryczkami, kolanka natomiast bodrami, podnosić przeciwstawne kończyny i utrzymywać je chociaż 5 sekund w górze. Czasem to jest jedno z takich najlepszych, bazowych ćwiczeń i oczywiście czujesz, że masz za słabe mięśnie plec, masz problemy właśnie ból, czy po prostu dużo siedzisz. To po prostu fenomenalną rzeczą jest to, żeby to ćwiczonko często robić. Więc szybciutko pokażę Ci jeszcze latającego pieska. Jeżeli to ćwiczenie znasz inną nazwę, to napisz mi, bo słyszałam kilka nazw, natomiast widzicie, jak kocham psy i dla mnie ta nazwa jest najlepsza. Lecimy teraz robić latającego pieska. Dobrze, kochani, więc to jest ten zestaw ćwiczeń, które przygotowałam Wam na dzisiaj. Jutro też zapraszam, żeby się ze mną połączyć i też będziemy się dalej rozciągać, więc pozostały nam ramiona i odrobinę jeszcze szyja. Więc zachęcam do tego, żeby dołączyć do mnie też jutro. Jeżeli chodzi o godzinę, to nie jestem w stanie Ci za bardzo powiedzieć, która. Postaram się nawet zrobić jutro rano tego live'a. Ale od momentu, gdy rodzina mi się powiększyła o kolejnego pieska na weekend, to planowanie czasu jest troszeczkę słabe w tym momencie, więc zapraszam do tego, żeby jutro też się dołączyć i przyjść do mnie, właśnie wpaść do mnie na media społecznościowe. No i jeszcze jedna zachęta, żeby właśnie zadbać o swoje plecy, bo to jest taka główna rzecz, że gdzie no, nasz tors, nasza baza, więc warto jest o tą część ciała bardzo dbać i jeżeli masz ochotę też dołączyć na przykład do grupy mojej transformacji, która rusza już w lutym, to bardzo Cię serdecznie do tego namawiam i zachęcam, żeby wypełnić ankietę, która się znajduje właśnie w opisie tego live'a, czy też na Instagramie w bio. Zachęcam, żeby wypełnić. Umówimy się na rozmowę i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie razem ze sobą pracować i czy będzie to bardzo efektywne, bo na tym mi zależy, żeby było. I z dużą korzyścią dla Ciebie przede wszystkim. Dobrze, moi drodzy, więc dziękuję ślicznie za dzisiaj.